Słuchaj, no właśnie, tak jak powiedziałeś, od 5 lat nie pijesz, jesteś abstynentem, metamorfoza niesamowita. Wszyscy, wiesz, nie dowierzają tak naprawdę i zastanawiają się, jak to zrobiłeś. Czy to wszystko, co się zadziało z tobą, z twoim organizmem, z poglądami i tym przejściem na zdrowszy tryb życia, czy no to wszystko miało wpływ, pojawienie się twoje w jakimś takim stopniu w showbiznesie? Największy wpływ miało zdrowie. Po prostu, no tak jak to opowiadałem już w dużej ilości wywiadów, no były problemy już ze zdrowiem, z kręgosłupem, z jakimś tam poruszaniem się. No i też to wiesz, i emocjonalnie też wiesz, byłem taki rozbuchany, rozdarty w środku emocjonalnie, bo chciałem dużo. A tak naprawdę blokowało mnie własne ciało. No byłem więźniem własnego ciała, więc decyzja zapadła nagle, tak naprawdę nagle. I decyzja zapadła od tak po prostu, żeby wreszcie przeciąć, wiesz, ten cały węzeł, który mnie dusił jako człowieka, który mnie ograniczał. A telewizja nie miała na to żadnego wpływu. A powiedz mi, Nigdy czy nie dzisiaj. patrzyłem, nigdy nie patrzyłem, przepraszam, przerwę ci jeszcze, bo mi przyszła taka myśl do głowy. Nigdy nie patrzyłem pod tym kątem na to, że ugram coś, jeśli chodzi o sferę telewizyjną, mainstreamową, celebrycką, że ugram tym, że po prostu spuszczę z siebie powietrze i zacznę po prostu być zdrowym człowiekiem, tak? Nie. To nie miało żadnego znaczenia. No właśnie, dosłownie tak się chyba stało, że wypuściłeś się, tak przynajmniej to wygląda, wypuściłeś się ze siebie powietrze, ale czy dzisiaj na przykład masz jakieś takie zachcianki, których wiesz, że po prostu no nie możesz spożywać? Jakieś takie produkty, potrawy? Czy nie wiem, spędza ci sens, wkurza ci na przykład, nie wiem, że nie możesz zjeść tyle słodyczy, ile chcesz, albo właśnie napić się piwa? Nie, właśnie nie. Powiem ci szczerze, jak to ostatnio nawet zderzyły mi się jakieś szare komórki w głowie i powiedziałem coś takiego w ostatnim wywiadzie, że ja jestem w stanie ci uwierzyć, że ty mi nie wierzysz w to, co ja ci mówię, żebyś ty uwierzył. No właśnie. Nie, jeszcze raz nie. Nie mam cheat day'ów, nie mam czegoś takiego jak cheat. Może na początku było coś takiego, wiesz, no jak idziesz na operację, zamykają ci się oczy, budzisz się po paru godzinach i wyjeżdżasz na salę pooperacyjną i w pewnym momencie pach, no nie zjesz tyle. Musisz, już wiesz, że musisz po prostu zmienić całe swoje życie, totalnie zmienić całe swoje życie i musisz to wszystko zrobić tu. No to na początku było ciężko, wiesz, moje zamiłowanie do chipsów, tak? Jakoś alkohol, który podbija bardzo kalorie i powoduje no, otyłość, czy fast foody, czy słodycze. Z tym tak sobie dałem radę. No ale gdzieś takie zachciewajki typu na przykład chipsy były i to było na początku właśnie, to miałem tam, że wiesz, no szedłem sobie gdzieś robiłem zakupy, patrzę, półeczka z chipsami, ja sobie tam popatrzyłem na tą półeczkę, powzdychałem na ulubione chipsy, ale szedłem dalej, nie? A teraz to już w ogóle kompletnie. No, słuchaj, dla mnie sklep spożywczy naprawdę mógłby się ograniczać do kilku artykułów, naprawdę do No i właśnie, kilkudziesięciu teraz wymień te artykułów. artykuły, bo wszyscy tak naprawdę i ja w sumie też jesteśmy ciekawi, jakie artykuły muszą się znaleźć w twojej lodówce i bez jakich ty nie przeżyjesz tygodnia. Nie wiem, Ja skyr. nie przeżyję. Słuchaj, ja nie przeżyję tygodnia bez jogurtu naturalnego, jajek i mleka. Czyli sam Nie nabiał. da rady. Tak. Ja ogólnie jem bardzo dużo mięsa, owoców. Owoce powiedzmy są tak, na początku jem mięso, później są warzywa, później jest nabiał, a na końcu są owoce. I oczywiście nie klasyfikujemy tej hierarchii, to wszystko powiedzmy jest na jednej półeczce, ale z tych wszystkich, jak to się mówi, rzeczy, które wymieniłem,
Z tych rzeczy jeszcze na przykład z mięsa nie jem wołowiny, bo no, nie wpływa za dobrze na mój organizm. Z warzyw nie jem cebuli, jakichś rzeczy strączkowych, kapustnych, z nabiału też tam, nie, raczej, no, raczej wszystko. Z owoców nie jem winogron, nie jem jabłek, no jest parę rzeczy. Tak teraz ci mówię na gorąco zupełnie, jakbym, musiałbym siąść pomyśleć tak powolutku, żeby to wszystko tak schronologizować dokładnie. Ale ogólnie nie mam takich zachcianek, wiesz, że na przykład, kurde, siedzę, nie wiem, kładę się spać i mówię, kurde, ale bym zjadł pizzę. Nie, nie mam czegoś takiego. Wiesz, jak ja się kładę spać, to myślę, kurde, ciekawe, czy jutro przyjdą te łożyska dla tego klienta, które zamówiłem i czy wszystko przyjdzie na czas do firmy. O, a i o której wpadną chłopaki oglądać telewizję, bo muszę się wyrobić i wrócić, wyjść z firmy, kupić jeszcze chłopakom jakieś przekąski, i nie wiem, zjeść coś, wziąć prysznic i czekać na nich, aż padną i coś pooglądamy. No to bardziej takie rzeczy mnie, wiesz, interesują przed pójściem spać, niż tak naprawdę co jem.